Zełenski zaapelował do Rosjan, nie milczcie. Prezydent Wołody Melozołenski zaapelował do Rosjan, nie milczcie. Prezydent Ukrainy Wołody Zełenski zaapelował do Rosjan, by nie byli obojętni wobec agresji ich kraju na Ukrainę. Przekonywał w nagraniu opublikowanym na Facebooku, że obecnie walka toczy się również o to, by zachować to, co było dobre w samej Rosji. Ta walka toczy się również o wasz kraj, o to, co było w nim dobre. Jeśli będziecie milczeć teraz, to później będzie przemawiać tylko wasza nędza, a odpowiadać jej będą represje. Nie milczcie, zaapelował Wołodymyr Zełęski. Ukraińcy, my już wygraliśmy naszą przyszłość, ale wciąż walczymy o naszą teraźniejszość. Walczymy o to, gdzie będzie przebiegać granica między życiem a niewolnictwem dodał. Według danych portalu oft w wyniku antywojennych protestów w Rosji zatrzymano 559 osób w 21 miastach. Inwazja Rosji na Ukrainę niedziela 6 marca 2022 R to 11 dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Walki są krwawe, a z doniesień z ukraińskich miast i wsi wynika, że Rosjanie atakują także cywili. Szef administracji obwodu czernichowskiego Wiaczesław Czaus przekazał. Że agresor od kilku dni zrzuca należące na północy kraju czarników niekierowane bomby burzące FAP 500, które trafiają w osiedla mieszkalne. Ukraińskie Ministerstwo Zdrowia przekazało informacje o 34 zniszczonych szpitalach. Od początku agresji Rosji na Ukrainę do Polski przybyło 922,4 tysięcy uchodźców.